To jest taka inicjatywa, która jest inicjatywą przygotowaną przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i również przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów, która nazywa się Urban Lab Miasto dla Młodych. To znaczy, chodzi o to, żeby stworzyć takie przestrzenie miejskie, w których młodzi ludzie będą czuli się dobrze, będą chcieli się zaangażować w życie miejskie, będą mogli realizować swoje pasje, przedstawiać swoje pomysły, ale też, które nie będzie zamknięte na inne grupy społeczne. Czyli nie ma to być tylko i wyłącznie przestrzeń dla młodych, ale o to chodzi, żeby zaktywizować młodych ludzi do zaangażowania się w życie miasta. Żeby oni od czegoś mogli wyjść i choćby nawet współpracować z seniorami, czy z młodszymi dziećmi, czy tworzyć coś dla własnego pokolenia, ale po to, żeby nie zostali w swoich domach, a mieli taką przestrzeń, gdzie będą czuli się swobodnie, będą czuli się dobrze i będzie to kolejne miejsce w mieście, w którym znajdą przestrzeń dla siebie. Chcielibyśmy, żeby nasze miasto było jeszcze bardziej przyjazne dla ludzi młodych i dlatego doszliśmy do wniosku, że ta przestrzeń tutaj przy centrum przesiadkowym Opole Główne, gdzie jest mnóstwo młodych ludzi, którzy tu przyjeżdżają do szkoły i odjeżdżają stąd, czy na studia, czy w ogóle są w przestrzeni miejskiej, bo jesteśmy w samym centrum miasta, żeby ta przestrzeń właśnie była wykorzystana dla ludzi młodych. Mam nadzieję, że się będzie dużo działo, bo chcemy oddać tą przestrzeń młodym, żeby oni ją zaaranżowali, powiedzieli, co chcą, żeby spędzać tu jak najwięcej czasu. 300 metrów ponad kwadratowych w samym centrum Opola z fenomenalnym tarasem, z widokiem na najładniejszy dworzec w Polsce i najpiękniejszy plac w Polsce, plac Kory. A poważnie mówiąc, w tym centrum przesiadkowym co roku jest ponad 700 tysięcy ludzi, często młodych, przyjeżdżających na lekcje do szkół średnich, studentów przyjeżdżających na zajęcia. Chcemy ich tu na trochę zatrzymać, chcemy, żeby poczuli się tu jak u siebie, żeby też mieli miejsce do integracji, do kreowania pomysłów, po prostu do rozmowy między sobą, korzystali z tego, co sami przygotują, więc zapraszamy wszystkich młodych do konsultacji. Co byście tu chcieli? Biblioteka jest miejscem kultury, jest miejscem rozwoju społecznego i miejscem na styku wszystkich potrzeb społecznych. Tak prawdę powiedziawszy, w dniu dzisiejszym, we współczesnej naszej rzeczywistości tak to wygląda, dlatego myślę, że biblioteka jest dobrym miejscem dla tego projektu. Z drugiej strony cały czas dążymy i obracamy się w kierunku ludzi młodych, tak żebyśmy mogli wypełnić ich potrzeby, znaleźć też tą przestrzeń, nieczęsto związaną z książką bezpośrednio, często też w ogóle nie związaną z książką, bo prawda jest taka, że żebyśmy czytali w przyszłości, kiedyś musimy przestać na chwilę chociaż czytać, żeby znaleźć czas na inne aktywności, a potem do tego czytania wrócić. Więc to będzie właśnie ta przestrzeń, że przerywamy na chwileczkę spotkanie z czytaniem po to, żeby do niego wrócić w przyszłości. W mojej głowie bardzo dużo pomysłów. Miejsce jest kapitalne przede wszystkim, a potrzeba moim zdaniem bardzo duża, bo widzimy to nie tylko na naszym uniwersytecie, ale też w całym mieście, że te miejsca dla młodych ludzi są potrzebne, a zachęta do tego, żeby zostali tutaj w Opolu, korzystali z różnych inicjatyw, a jednocześnie szansa na to, żeby tutaj wiele inicjatyw zaproponować i społecznych, i kulturalnych, ale też być może i sportowych w tym miejscu. No świetna szansa. Myślę, że dużo pomysłów różnych jeszcze przygotujemy, zapytamy naszych kolegów i koleżanki na uniwersytecie, ale sami też przyniesiemy. No i możliwość, jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że mamy taką możliwość kształtowania tej przestrzeni, realnego wpływu na to, jak ona będzie wyglądała. No bo chyba nie ma lepszego modelu niż przestrzeń od młodych do młodych.